Dzieje apostolskie, 9 rozdział. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, uwięzić ich i przyprowadzić do Jeruzalemy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I powiedział: Kim jesteś, Panie? Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, omniemali głos, bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego: w widzeniu, Ananiaszu. On zaś rzekł: Otom ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jeruzalemie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, ale bowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed Bogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi cierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jeruzalemie tych, którzy wzywają imienia Tego? I po to tu przyszedł, aby ich w więziach odprowadzić do arcykapłanów. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jeruzalemy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jeruzalemie i wstępując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarii i wyprawili do Tarsu. Amen. Saul, jeden człowiek, który uczył się przy nogach Galileusza, faryzeusz,
z pokolenia Beniamina, prześladowca z gorliwością Kościół Chrystusowy, bo był gorliwy w tradycjach ojców izraelskich. To widział Paweł o samym sobie, to widzieli kapłanie uczeni w piśmie i Izraelici, to widział też Kościół Chrystusowy, pierwszy Chrystusowy Kościół, 37 po Chrystusie, i to właśnie widział Kościół Chrystusowy, jednego człowieka gorliwego, fanatyka, prześladowcę Kościoła, bał się go bardzo. Lud izraelski, arcykapłanie i uczeni w piśmie radowali się poprzez gorliwość, za gorliwość i za nienawiść, którą miał Saul co do Kościoła, ale umiłowani bracia i siostry, to co ma znaczenie, nie jest co widzą i co wierzą ludzie, ale ma co widzi i co zaplanował Bóg. Dla wszystkich, ale i dla Pawła i dla każdego z nas osobna. Nie jest ważne, co my widzimy w Tobie. Nie jest ważne, co widzą inni ludzie w Tobie. Nie jest ważne to, co Ty widzisz o samemu sobie, ale to, co ma znaczenie, jest, co widzi Bóg i co zaplanował Bóg dla każdego z nas osobna. Z tym, co widzimy, z tym, co znamy, działamy. Paweł, widząc samego siebie prześladowcem, gorliwym tradycji swoich ojców, użytecznym dla swojego ludu, według poznania jego, zdecydował, aby pójść do arcykapłanów, aby dali mu list, aby poszedł do synagog w Damaszku, aby mógł znaleźć zwolenników drogi pańskiej i uwięzić ich wszystkich i przyprowadzić do Jerozolimy. Chrześcijanie usłyszeli to i przestraszyli się, i wszyscy mają swoje zdanie, ale decyduje Bóg, aby zadziałał. I jak Bóg zdecyduje, aby zadziałał, wtedy jego dzieło jest doskonałe, ale i bolesne wiele razy. Ale nie dla kary. Bóg nie chce ukarać Saula, prześladowcę, ale chce pobłogosławić, bo Bóg jest miłością. Dobre myśli ma Bóg dla Kościoła swojego, dla arcykapłanów, dla faryzeuszów i dla uczonych w piśmie, i dla Pawła osobiście, i dla każdego z nas osobno osobiście. Problemem jest jednak, przyjmiesz plan Boży, który działa Bóg dla Ciebie, dla mnie. I w taki sposób z żołnierzami Paweł zaczął robić to, co chciał. Ale jednak na drodze olśniła go nagle światłość z nieba. Spadł na ziemię ze swojego konia. Pyszny, groźny, z chęcią mordu, z całą pewnością o samym sobie i o sukcesie jego planu. I poprzez tę światłość, która była większa od światłości słońca, usłyszał jeden głos, ale głos Boży. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Paweł jest szczerym człowiekiem. I to jest właśnie wielka różnica. Interesuje się o prawdę. Interesuje się o prawdę. A Anas i Kajafas znali prawdę, ale odrzucili ją. I jak usłyszał ten głos,
odpowiedział: kim jesteś ty, panie, że ja cię prześladuję? Ja tych sekciarzy prześladuję, sekty Nazarejczyków prześladuję. Ale nie wiedział, że Kościół jest ciałem Chrystusowym. Nie wiedział, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Nie wiedział, że prześladując Kościół Chrystusowy, prześladował Jezusa i dlatego Pan odpowiada: ja jestem Jezusem, którego ty prześladujesz. I jest twardą rzeczą dla ciebie, abyś kopał w kolce, swoimi nogami. I szczere serce Pawła zmieniło się automatycznie. Co chcesz, Panie, abym uczynił? I to jest, bracia i siostry, dzisiejszy przekaz. Wiecie, kiedy to powiedział, co chcesz, abym uczynił, co chcę, abym uczynił, jak był upadły na ziemię, jak był ślepy, przestraszony, drżał, mówi Słowo Boże. Jak znajdował się w beznadziejności. I beznadziejność nie przyszła poprzez to, co starało się, aby zachować jego życie, ale beznadziejność przyszła od Chrystusa. I to nie jest kara ani sąd, ale jest to działanie Boże i błogosławieństwo. I teraz może Paweł poznać łaskę i miłosierdzie Bożą, jak zapyta się, co muszę uczynić? Co chcesz, abym uczynił, Panie? Zapytał się jednak o to z całego swojego serca, z chęcią, aby posłuchał tego głosu i tej odpowiedzi, bo był szczerym człowiekiem. Co mógłby uczynić? Mógłby przekląć. Mógłby zezłościć się. Mógłby zdenerwować się. Wiele razy upadam i denerwuję się, że upadam, a niekiedy upadam i wychwalam Boga. Dlaczego? I nie mówmy, że ja, ale mówmy o innych ludziach, że coś się dzieje i modlą się albo przeklinają. Ale nie tylko to. Paweł nie miał niedowiary, ale przyjął głos Chrystusowy i wezwał. I teraz w ciemności, w której znajduje się, w całkowitej swojej niemocy, prosząc Pana, znajdzie łaskę i miłosierdzie. Ale musi, muszą przeminąć 3 dni. 70 lat wtedy było dla ludu izraelskiego. Teraz jest tylko 3 dni dla Pawła, ale to nie jest łatwo. I powiedział mu: idź do Damaszku i tam oczekuj. I zostanie ci przemówione, co masz zrobić. I wtedy zaprowadzili go inni. Ten pyszny, groźny, stał się słabym, całkowicie słabym człowiekiem i niemocnym człowiekiem, którego wzięli za rękę i poprowadzili go do jednego domu i tam go zostawili. Nie poszedł z nimi teraz. Być może powiedzieli mu, że poprowadzimy cię z powrotem, zobaczymy, co zrobimy. Ale on teraz ma poznanie. Nie miał poznania arcykapłanów ani swojego serca, ale miał poznanie Boże. Miał poznanie Jezusa Chrystusa i poszedł sam tam do tego domu i oczekiwał, poszcząc z całego swojego serca, wzywając Pana z postem i modlitwą. 3 dni nie jadł nic i nie pił nic. I oczekiwał. Wzywając łaskę i miłosierdzie Pana, która nie spóźni się ze swoim przyjściem. Halleluja! Nie spóźni się ze swoim przyjściem, bracie i siostro. Ale nie twierdź, że to jest przekleństwo, ale powiedz, że to jest błogosławione dzieło Boże. Nie powiedz, że to jest zniszczenie i katastrofa,
ale powiedz, że to jest początek wielkich rzeczy. To, co czyni Bóg dzisiaj w twoim życiu. Nowe rzeczy. Chwalebne rzeczy. I w ciągu tych trzech dni Bóg działał. Poszedł Chrystus i znalazł Ananiasza, jednego brata, jednego ucznia. I mówi mu: Ananiaszu, Saul, którego baliście się i chciał was i prześladował was, jest na drodze, na ulicy prostej, w tym domu i modli się tam. Objawiłem mu się w widzeniu, w drodze, pokazałem mu się. I oczekuje, aby powiedziano mu, co ma zrobić. Idź, proszę cię, i powiedz mu. Powiedz mu, co ma robić. Pomódl się za niego. Jest ślepy i przejrzy. Ale najważniejszą nie jest rzeczą, że jest ślepy i przejrzy, ale jest naczyniem moim wybornym, które ja wykorzystam, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ananiasz zna objawienie Chrystusa, zna Chrystusa, wie, że Jezus Chrystus rozmawia z ludźmi. Ale serce jego mówi: Panie, Ty go znasz dobrze. Słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jeruzalemie. Przeciwstawia się, bo jest człowiekiem, ale Pan mówi do niego: nie bój się, idź, oczekuję na Ciebie. I poszedł. I w tym samym okresie, jak przemawiał Pan do Ananiasza, bo on wszędzie może być, w tym samym czasie przemawiał do Saula. Mówi: Saulu, przyjdzie jeden mój uczeń, który nazywa się Ananiasz, pomodli się na tobie, ja go wysyłam do ciebie i wtedy, i tylko wtedy znajdziesz łaskę i miłosierdzie. Wtedy otworzą się twoje oczy, na nowo narodzisz się, wypełnisz się Duchem Świętym, bo ja ciebie mam wyznaczonego, abym ustanowił cię świadkiem tego, co widziałeś, tego, co usłyszałeś i wszystkiego tego, co ci się objawi od tego momentu, bo wybrałem cię z narodów, dla których teraz cię wysyłam, bo masz posłannictwo, abyś otworzył im oczy, aby i oni, tak jak i ty, powrócili z ciemności do światła, z władzy szatana do Boga, aby przyjęli odpuszczenie grzechów i dziedzictwo w Królestwie Niebios między innymi świętymi i uświęconymi poprzez wiarę we mnie. I Paweł oczekiwał. Nie wiem, czy mu to powiedział w pierwszy dzień, w drugi dzień, czy w trzeci dzień, ale wiemy, że trzeciego dnia Paweł, tam modląc się w swojej samotności i oczekując, aleluja, oczekując na Pana, nie odszedł, nie uciekł, nie poprosił o pomoc od ludzi, nie poprosił towarzystwo ludzi, ale oczekiwał Bóg, aby Bóg wykonał to, co mu obiecał. I znienacka otworzyły się drzwi do tego domu. Ananiasz zobaczył Saula na kolanach modlącego się. I Paweł, ślepy, usłyszał głos Ananiasza, który mówi mu: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, przysłał mnie, abym pomodlił się za ciebie, abyś przejrzał, abyś został napełniony Duchem Świętym i aby on cię wysłał w ciągu dalszym do jego dzieła. I teraz jaki piękny obraz, który objawia się w jego nieszczęściu, w nieszczęściu Pawła, łaska Boża i miłosierdzie Boże. Czuję dwie ręce na sobie, ręce Ananiasza,
na które tak bardzo oczekiwał. Widzicie, jaka wielką zmianę uczynił Bóg. Jeden groźny człowiek, jedna dzika zwierzyna uczynił go błogosławionym i świętym. Poczuł ręce Ananiasza na sobie, usłyszał modlitwę Ananiasza na sobie. Kto by na to oczekiwał? Paweł na kolanach, który modli się, i jeden brat z sekty nazarejskiej kładzie ręce na prześladowcy. Jakie to wielka zmiana. I takie właśnie zmiany czyni Bóg. W trudzie, w niewolnictwie, w ciemności, w smutku. Ale kiedy to się stanie, jak wezwiesz Pana z całego swojego serca? Wtedy Go znajdziesz. I po modlitwie opadły z oczu Jego jakby łuski, przejrzał, na nowo narodził się. Serce Jego, które było twarde, smutne, stało się miękkie i delikatne, aby mogło miłować i aby mogło rozkoszować się w miłości Bożej, ale i w miłości braci i sióstr. I Jego duch pyszny, groźny, pełne złości i groźby, stało się słodkie, uniżone. I aby mógł widzieć Ananiasza z miłością i z duchem uniżonym i radosnym. Został ochrzczony w wodzie i od tego momentu Saul w ciągu 3 dni stał się apostołem Pawłem. Halleluja! Uczniowie nie mogli tego zrozumieć, nie mogli tego przyjąć, nie mogli w to uwierzyć. Jak powrócił do Jerozolimy i poszedł Barnaba, powiedział wszystko apostołom, opowiedział im i powiedział teraz Paweł, że teraz razem z apostołami będę zwiastował w Jerozolimie. Ale teraz już nie robi, co chce Paweł. Teraz ma nauczyciela, nie Gamaliusza, ale Chrystusa. Ma przewodnika, który go prowadzi, nie człowieka, ale Chrystusa. Teraz jego życie jest związane z Chrystusem. I Chrystus jest razem z nim zawsze. I mówi mu, Pawle, nie przyjmą twojego świadectwa teraz. Jeszcze nie jest czas. Teraz idź do Tarszu i tam oczekuj. I tam zostanie ci powiedziane, co masz powiedzieć. I teraz Paweł powiedział, Panie, tutaj mnie znają wszyscy, że jestem prześladowcą. Jak im powiem, że poznałem Chrystusa, że uwierzyłem w Chrystusa, wszyscy uwierzą. Tak sądzi, bo jest człowiekiem. Ale nie jest to, co sądzimy, ale jest to, co zna Bóg, bo Bóg zna wszystko. Nie, nie uwierzą w to, co ty mówisz. Nie, będą się złościć i będą chcieli cię zabić. I naprawdę stało się i uczniowie wyprawili go do swojej ojczyzny. I tam oczekiwał z cierpliwością. Oczekiwał, aby zostało mu powiedziane, co ma zrobić. Nie 3 lata, 4, nie 3 dni, ale 4 lata. Nie poprowadziło go teraz serce jego. Teraz wie, umie być posłuszny, oczekując Chrystusa, bo wie, że Chrystus jest tym, który da błogosławieństwo do jego życia. Chrystus jest tym, który nie rozczaruje go nigdy, ani żadnego człowieka, ani jego, ani żadnego człowieka. I Chrystus jest ten, który jest najlepszym przyjacielem człowieka. Umiłowanie bracia i siostry jest bardzo ważną rzeczą, aby Chrystus był twoim przyjacielem, abyś przemawiał do Niego i aby cię wysłuchiwał. Nie mówimy o religii. Chrześcijaństwo nie jest religią. Pomimo, że jest tyle religii, nie jest religią, ale jest jedną osobą, Jezusem Chrystusem, umiłowanym i zmartwychwstałym. Bóg prawdziwy, który stał się człowiekiem, który świadczy i wyznaje, że nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi was nazywam.
mówimy, Chrystus zmartwychwstał, ale prawdą jest, że jest zmartwychwstały. I kto go wzywa, objawi mu się. I kto go wezwie, wysłucha go. I jest bardzo ważne, bracia i siostry, tak jak Ananiasz, tak jak ten prosty uczeń, abyś wiedział, że Jezus Chrystus rozmawia z człowiekiem. Czytałem ostatnio, przedwczoraj, i rozkaszowałem się w tym jeszcze raz, gdzie mówi Bóg, i to jest Chrystus. Jak chodzisz, będzie cię prowadził. Jak śpisz, będzie cię strzegł. I jak obudzisz się, będzie rozmawiał z tobą. To jest właśnie nasz Bóg. To nie jest obraz, to nie jest posąg. Nie są tym Bogiem. Ale jak chodzisz, będzie cię prowadził. Nie idź tam, jesteś w niebezpieczeństwie. Będziesz słyszał Jego głos. Jak śpisz, będziesz spał w bezpieczeństwie, bo On cię będzie strzegł. I jak obudzisz się, abyś zaczął swój dzień, to chcę, na to chcę zwrócić uwagę. Jak budzisz się, abyś zaczął swój dzień, On będzie rozmawiał z tobą. Kiedy jednak? Jak poprosisz o to, abyś rozmawiał z Nim, jak będziesz Go prosił, aby cię strzegł, i jak będziesz prosił Go, aby cię prowadził, bo zapewnia nas Słowo Boże. Proście i wtedy będzie wam dane. Wzywajcie i wtedy będzie wam dane. I wtedy znajdziecie. Pukajcie i wtedy zostaną wam otworzone drzwi Chrystusowe. Drzwi do Królestwa Niebios. Jak poznasz Go, będzie ci mówił, proście i będzie wam dane, aby radość była wasza zupełna. Halleluja! Kochasz Chrystusa, bracie i siostro? To, co ma znaczenie, jest jednak, że On nas umiłował pierwszy i oddał swoje życie za nas. I jaka szkoda, że jest Pan Wszechmogący, nie mały Chrystusik, mały obrazik. Pan Wszechmogący, wszelkiej mocy, Pan nieba i ziemi, szardawa, Pan Bóg, ten, który jest, który nadejdzie, Bóg zastępów. I my, ludzie, tracimy w naszych poglądach, w naszych zdaniach, w naszych religiach, w naszych... Przecież Bóg mówi, że wysłałem Chrystusa dla ciebie, aby był dla ciebie pomocą gotową. Jak chodzisz, będzie cię prowadził, jak będziesz spał, będzie cię strzegł, jak będziesz się budził, będzie rozmawiał z tobą. A my tracimy poprzez brak wiedzy. Mój lud jest tracony, gubi się poprzez brak wiedzy i tracimy i gubimy to wszystko, co Bóg daruje człowiekowi poprzez swoją nieskończoną miłość, poprzez Jezusa Chrystusa w osobistym swoim życiu, w rodzinnym swoim życiu, z każdego z osobna i w kościelnym swoim życiu. Dzisiaj więc, cokolwiek, na cokolwiek Bóg pozwoli w naszym życiu, nie stwierdźmy, że to jest kara albo przekleństwo, albo nieszczęście. Ale stwierdźmy, że to jest błogosławieństwo od Boga. I poprośmy z całego naszego serca łaskę i miłosierdzie. I poznamy wtedy Boga prawdziwego, Boga wszechmogącego, Boga dobrego, jednego Boga, który tak bardzo nas umiłował, zaprosił nas poprzez swoje miłosierdzie, umarł na krzyżu na Golgocie, aby dzisiaj były otwarte bramy niebios i aby wołał nas Bóg: wypróbujcie mnie, wezwijcie mnie i jak nie otworzę wodospady niebios, abym wylał z nieba wszelkie błogosławieństwa moje do waszego życia, wtedy zostawcie mnie. Dziękujemy Bogu za Chrystusa, który wysłał
do naszego życia i do każdego z osobna. Amen.